Wojna płci zaczyna się już w momencie odpowiedzialności i chęci zarządzania, ponieważ 50% pań wskazało na to, że to one zarządzają budżetem domowym, a tylko 6% panów podejmuje się tego zadania. Natomiast panowie zapytani o to samo stwierdzili, że ależ w ogóle nie. 37% z nich powiedziało, że to oni zarządzają naszym domowym budżetem, a tylko 17% z nich wskazało kobiety. W naszych badaniach wyszło, że i panowie, i panie wskazują jednak na mężczyzn jako te osoby dokonujące bardziej nierozważnych zakupów i bardziej kompulsywnych i nie zwracających uwagi jakby na konsekwencje tych wydatków. Zarówno jedna strona, jak i druga strona wskazała panów na poziomie aż 25%. Czyli panowie trochę sami przyznali się do tego, że jednak te zakupy są z ich punktu widzenia też czasem bardziej kompulsywne. Gdzie oni robią te zakupy? Świetnie znają ceny sprzętów RTV AGD, świetnie znają ceny asortymentu związanego z samochodami, no i z używkami. Natomiast panie faktycznie przodują w kwestii znajomości i odpowiedzialności za zakupy rzeczy związanych z budżetami domowymi.